Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj Państwu przedstawić to, co stworzyliśmy w ostatnich 10 latach, czyli hotel jako atrakcja turystyczna. Wielu z nas z branży hotelowej, turystycznej, z branży noclegowej zastanawia się, co teraz w obecnych czasach zrobić, aby przyciągnąć tego turystę właśnie do nas. Ale żeby stworzyć taki obiekt, muszą być oczywiście pomysły, które są z tym związane. My stworzyliśmy w Krainie Stu Jezior, bo to jest bardzo ważne, w powiecie międzychodzkim Kraina Stu Jezior, czyli Małe Mazury Wielkopolskie, to właśnie my, postanowiliśmy stworzyć obiekt, którego historia tak naprawdę sięga XVII, XVIII, XIX wieku, ponieważ rodziny, które zajmowały się majątkiem w Prusimiu, sięgają aż do rodziny prusimskich, następnie rodziny wilkońskich, Taylorów i na końcu von Reiche. Rodzina von Reiche, rodzina niemiecka, która najbardziej rozbudowała majątek w Prusimiu, do obecnego stanu, który w obecnym czasie jest. Oczywiście, rodzina von Reiche wyjechała z Polski w 1945 roku. I niestety majątek przejęło państwo polskie, tworząc w nim PGR. W 2004 roku senior Jan Makiewicz postanowił zakupić cały majątek i zastanawiał się, co z tym obiektem zrobić przez 4 lata, aby ten obiekt zrewitalizować, odnowić go. Postanowił złączyć całą rodzinę, czyli syna Olafa Makiewicza, który jest prezesem, córkę Kasię oraz syna Daniela i stworzyli rodzinną firmę, czyli Olandię. Ale Olandia zaczęła funkcjonować dopiero w 2010 roku. W 2008 pojawił się pomysł. No i teraz co z tym pomysłem zrobić? Jest folwark, który jest całkowicie zniszczony, co za chwileczkę Państwo sobie zobaczycie. Szukali jakiegoś pomysłu. Najpierw Olandia miała być obiektem nawiązującym do kultury osadników, czyli bambrów poznańskich, ale tak naprawdę w powiecie międzychodzkim nigdy tych osadników nie było. W ówczesnym czasie doktor Łęcki postanowił przyjechać i odwiedzić nasz teren, obiekt, zresztą jest gospodarzem i bardzo często przyjeżdża do Krainy Stu Jezior i mówi do seniora: Jan, u was nie było bambrów poznańskich, ale byli Olendrzy. No to się zaczęła cała historia, kim byli Olendrzy. Olendrzy to osadnicy olenderscy, którzy przyjechali w okolicach XVI wieku, najpierw do Żuław Wiślanych, a następnie w połowie XVI wieku zostali ściągnięci przez biskupów poznańskich do Wielkopolski. Na terenie Wielkopolski powstało 700 osad na prawie olenderskim, a w powiecie międzychodzkim powstało tych osad 70. No i na tej bazie postanowiliśmy zrobić Olandię, czyli obiekt nawiązujący do kultury osadnictwa holenderskiego. Tutaj Państwo na zdjęciu widzicie właśnie naszych Holendrów, którzy w takim stroju do dnia dzisiejszego chodzą ubrani, czyli my też, co jest ważne, w naszym obiekcie chcemy traktować naszych gości bardzo rodzinnie. Co za tym idzie, my nie używamy pojęcia pracownik. U nas są Holendrzy. I teraz Olandia jeszcze w 2009 roku wyglądała tak, czyli totalnie zniszczone wszystkie budynki czekające na rewitalizację. Pierwszy budynek, który został do użytku, był to spichlerz. W 2009 roku wyglądał tak. W spichlerzu obecnie znajduje się centrum spa, winiaria oraz oraz pokoje hotelowe nawiązujące do stylu rustykalnego z odcieniem mebli ciemnych. Obecnie wygląda on tak, z piękną bramą wjazdową. Widać, przez ten rok się dużo zmieniło. Co warto przypomnieć, Olandia swoje otwarcie miała 30 lipca 2010 roku. Co za tym idzie? W tym roku mamy dziesięciolecie, ale niestety z racji sytuacji, która jest w naszym kraju, huczną imprezę przełożyliśmy na przyszły rok. Następny jest dwór, który również został oddany w 2010 roku. W 2009 wyglądał jeszcze tak, a w 2010 już tak. Też widać znaczną różnicę. Następnie w 2011 zaczęła się rewitalizacja kamiennika, czyli naszego największego budynku hotelowego,
który wyglądał tak w 2012 roku, ale jeszcze przed nim nie było naszego zabytkowego wiatraka, o czym opowiem troszeczkę później. Łączna baza pokoi, którą mamy, to jest 60 pokoi, restauracje, spa, winiarnie, plaże. Oczywiście mamy wszystkie elementy potrzebne do bycia obiektem turystycznym, obiektem hotelowym, goście przyjeżdżają do nas, spędzają czas, wyjeżdżają na wycieczki, no ale... Mówimy dzisiaj o tym, że hotel jest atrakcją turystyczną, więc postanowiliśmy dalej pokazywać tą kulturę osadników holenderskich, więc pokoje we dworze zaczęliśmy wyposażać i pokazywać jako pokoje tematyczne, nawiązujące właśnie do kultury osadników holenderskich. Tak jak Państwo tutaj widzicie, to jest pokój borowego i pokój zielarza. Abyśmy mogli dalej się rozwijać, postanowiliśmy zrobić coś takiego jak społeczność odpowiedzialna, społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli powołaliśmy fundację. Kasia Grzeszkowiak i Olaf Makiewicz postanowili powołać fundację Olandia, która na początku zajmowała się pomocą dzieciom chorym i niepełnosprawnym na terenie powiatu międzyolskiego i na terenie Wielkopolski. Do dnia dzisiejszego mamy sporo podopiecznych, działamy w tym temacie, ale postanowiliśmy zrobić coś dodatkowego właśnie, co pozwoli ściągnąć turystów do Krainy Stu Jezior. Kraina Stu Jezior, jak sama nazwa mówi, ma 104 jeziora, piękna otulina Puszczy Noteckiej, liczne miejsca agroturystyczne, mniejsze, większe obiekty noclegowe, hotele. No ale tak naprawdę turysta, który ma przyjechać z Wielkopolski, no to zazwyczaj wybiera góry, Mazury, morze. My postanowiliśmy stworzyć pierwszy obiekt w naszej krainie, który właśnie będzie nawiązywał całkowicie do kultury osadnictwa holenderskiego. Pierwszym elementem, który został wybudowany, jest to Skansen Olandia. Skansen nawiązuje właśnie do wioski holenderskiej, pokazując domy typu Lachow, dom podcieniowy. Stworzyliśmy również holenderskie młyńskie koło, które pokazuje napęd wodny do wiatraka. Oczywiście też stworzyliśmy wędzarnię i piec chlebowy. Następnie w 2011, tak jak na początku wspomnieliśmy o wiatraku. Wiatrak typu Holender został przywieziony do Prusimia już w 2012 roku. W 2011 zaczęła się jego rewitalizacja, a w 2012 już wyglądał tak na terenie. Jest to wiatrak Holender, który w Polsce mamy głównie trzy typy wiatraków. Holender, Paltrak i Koźlak. Tutaj akurat w sercu Holandii stoi właśnie ten przepiękny Holender, w którym znajduje się muzeum. I to był początek naszej historii nawiązywania do tego, że obiekt może stać się atrakcją turystyczną. Zobaczyliśmy ogromny wzrost turystów, którzy przyjeżdżali nie tylko do hotelu, ale przyjeżdżali zobaczyć, jak wygląda te osadnictwo holenderskie. Kim byli Holendrzy, zaczęły pojawiać się szkoły. No i my w związku z tym zaczęliśmy iść też w tym kierunku. Ściągnęliśmy kolejny wiatrak typu Paltrak. To już 2018 rok zaczęła się rewitalizacja. Następnie w 2019 było tego otwarcie. Tutaj akurat jeszcze widzimy przed ostatecznym oddaniem, jak widać, flagę powstania wielkopolskiego i na zakończenie serce dla powstańców. Postanowiliśmy uczcić to wydarzenie, zawiesić jedną z większych flag w Wielkopolsce i chcieliśmy też pokazać. Przy okazji już wtedy zaczęły się wycieczki kolejne i do dnia dzisiejszego ta flaga znajduje się na naszym Paltraku. Oprócz tego postanowiliśmy stworzyć klaster turystyczny Kraina Stu Jezior. Czyli chcemy promować nasz region, bo my jako Olandia, czy jako Fundacja Olandia, nie reklamujemy się tylko jako obiekt w Prusimiu, hotel w Prusimiu, ośrodek wypoczynkowy w Prusimiu, ale reklamujemy się jako obiekt, czyli Olandia w Krainie Stu Jezior, Skansen Olandia w Krainie Stu Jezior, ponieważ zależy nam na tym, aby pokazywać i zwiększać potencjał turystyczny naszego regionu. Bo ideę mamy taką, że goście, którzy przyjeżdżają do pobliskich agroturystyk, odwiedzą przy okazji nas skansen. Będą mieli ochotę wejść do restauracji, zostawią kilka złotych, więc dzięki temu będziemy mogli poczynić kolejne inwestycje i dalej się rozbudowywać. Więc klaster turystyczny powstał po to, aby promować Krainę Stu Jezior, promować wszystkie agroturystyki, hoteliki, obiekty noclegowe, atrakcje turystyczne jak Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Niszkach, czy chociażby Centrum Przyrodnicze w Halinie. Oczywiście tych atrakcji w Krainie Stu Jezior jest bardzo dużo. Zachęcam do przyjazdu i zobaczenia, co dla Państwa przygotowaliśmy.
Dodatkowo postanowiliśmy zrobić projekt Holenderski Inkubator Artystyczny, czyli w ciągu roku organizujemy na terenie Skansenu bardzo dużo warsztatów. Są to warsztaty teatralne, tak jak widać na zdjęciu, które przygotował Mieczysław Chryniewicz. Oprócz tego mamy warsztaty z Moniką Mrozowską, to są warsztaty ekologiczne, i z Mikołajem Rejem, warsztaty taneczne, warsztaty malarskie. Tych warsztatów jest ponad 60 rodzajów, które odbywają się w ciągu całego roku. I to też zwiększa, ponieważ te warsztaty, które organizujemy, one nie są dla gości hotelowych. Oczywiście gość hotelowy może z nich korzystać, ale one są dla osób, które przyjeżdżają odwiedzić nasz region z Wielkopolski, z powiatu międzyludzkiego, z gminy. Kto ma ochotę, może na nie przyjechać i bezpłatnie wziąć udział. Oprócz tego organizujemy też różne zajęcia. Tu są akurat mistrzostwa Nordic Walking, które odbywają się u nas raz w roku. Impreza na około 600 kijkarzy. Oczywiście no w tym roku niestety musieliśmy to przesunąć i kolejna edycja będzie w czerwcu przyszłego roku. Kolejne to są, tak jak wcześniej wspomniałem, edukacja ekologiczna i kulinarna. Postanowiliśmy, że będziemy promować zdrowy styl życia, będziemy pokazywać w naszym skansenie, jak żyć zdrowo, jak ekologicznie, czyli w naszej wędzarni, piecu chlebowym przygotowujemy warsztaty dla zielonych szkół, dla gości hotelowych, gości spoza, i znowu zwiększamy atrakcyjność naszego skansenu, naszego hotelu, i pokazujemy, że można do nas przyjechać, nie będąc naszym gościem. I co jest bardzo fajne, i to się fajnie sprawdza, tym bardziej teraz w obecnej sytuacji, gdzie tego gościa indywidualnego jest coraz więcej, bo wakacje uznajemy za bardzo dobre i chyba najlepsze w naszej całej dziesięcioletniej karierze, a gość kolejny, gość indywidualny pojawia się coraz częściej u nas w tygodniu, ale o tym za chwileczkę. I te warsztaty, które robimy, to jest akurat zdjęcie jeszcze z ubiegłego roku. Oczywiście teraz wszystkie warsztaty, wszystkie zajęcia są organizowane z przestrzeganiem wszystkich zasad covidowskich. Stworzyliśmy też markę Holandia Ethno Festival, czyli raz w roku robimy festiwal kultury etnicznej. Pokazujemy różne kraje, czyli w poprzednich latach była to Ameryka, Czechy, Niemcy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zrobić Norwegię. To jest etnofestiwal, który trwa jeden lub dwa dni, zależy też jak zaplanujemy dane wydarzenie. Teraz od kilku lat jest to wydarzenie dwudniowe, dzieje się właśnie na terenie skansenu, organizujemy wszystkie możliwe atrakcje, pokazujemy to, co się u nas dzieje całorocznie, z czego można skorzystać. No i to jest impreza, która się już wpisała na stałe do kalendarza imprez powiatu międzyludzkiego i mam nadzieję, że Wielkopolski. No właśnie, ale jeśli mówimy o tej ekologii, to ciężko by było, jakbyśmy nie byli obiektem ekologicznym, ponieważ kilka lat temu postanowiliśmy, że będziemy eko. Na obecną chwilę produkujemy 76% zapotrzebowania na naszą energię. Mamy panele fotowoltaiczne, mamy turbiny wiatrowe, mamy piec na biomasę i oczywiście, co jest ciekawe, co znowu podwyższa nasz potencjał turystyczny, to są ładowarki elektryczne dla samochodów elektrycznych. Gość, który jedzie chociażby ze strony niemieckiej do Poznania, jeszcze w szczególności, gdy zjedzie na przykład między Gorzowem a Poznaniem, może do nas przyjechać i bezpłatnie załadować swój samochód, a większość naszych gości, którzy właśnie przyjeżdżają się naładować, zostają u nas dłużej i poznają naszą ofertę, którą dla nich przygotowaliśmy. Co jeszcze stworzyliśmy? Stworzyliśmy holenderskie smaki, czyli markę produktów, którą można kupić u nas bez problemu w naszej recepcji oraz przez sklep internetowy holenderskiesmaki.pl. Zauważyliśmy, że goście, którzy do nas przyjeżdżali, chcieli zakupić puzzle, chcieli zakupić magnes, chcieli wziąć jakieś informacje, ale zawsze narzekali, że smaki Holandii nie mogą zabrać ze sobą smaków Holandii. Więc stworzyliśmy markę produktów holenderskie smaki, czyli to są konfitury, smalczyk z gęsiny, herbaty, oleje, ciastka. To wszystko, co u nas przygotowujemy. I teraz goście, którzy przyjeżdżają, mogą to zabrać ze sobą i pamiętają Holandię i holenderskie smaki na dłużej. Oczywiście, żeby zwiększać tą atrakcyjność naszego obiektu, no to staramy się wymyślać i realizować kolejne elementy, zwiększając naszą infrastrukturę. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest projekt, nazywa się Nocne Obserwatorium Przyrody. Znajduje się na Jeziorze Kuchennym, czyli 32-hektarowym jeziorze. Na środku można zobaczyć altanę informacyjną, na której będą się też odbywały różne warsztaty. To, co Państwo widzicie, poniekąd ma przypominać skrzydła bielika.
ponieważ na naszym terenie jest kilkanaście gniazd bielika i można go zaobserwować, więc między innymi będą obserwacyjne ambony, altany, które będą pozwalały na obserwację i żerowanie różnych zwierząt, między innymi błotniaka stawowego. I to będzie znowu kolejna atrakcja turystyczna, gdzie po pływającym pomoście będzie można przejść przez całe jezioro. I kolejnym naszym marzeniem i planem, który realizujemy, jest stworzenie jedynego na świecie skansenu z trzema typami wiatraków. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest koźlak, czyli ostatni element brakującej układanki do naszego skansenu. Ten koźlak stoi obecnie w Krzywosądowie i mamy nadzieję, że w przyszłym roku znajdzie się już w naszym obiekcie i będzie kolejnym elementem naszego skansenu. Oczywiście w każdym naszym wiatraku, czy to Holender, czy to Paltrak, znajduje się muzeum, gdzie możemy zobaczyć, jak była wytwarzana mąka na zasadzie danego wiatraka. Co jeszcze ciekawe, niedawno udało nam się podpisać umowę na wydzierżawienie cmentarza, który jest w Prusimiu, który właśnie nawiązuje między innymi do osadników holenderskich i właścicieli ziem prusimskich i będziemy budować ścieżkę edukacyjną właśnie od naszego obiektu, czyli od skansenu Holandia, przez całą wioskę do cmentarza, który znajduje się przy drugim jeziorze, jest to około 500 do 700 metrów. I będziemy też pokazywać. Marzy nam się, żeby stworzyć holenderską wioskę tematyczną właśnie w Wielkopolsce i mam nadzieję, że to na przestrzeni najbliższego roku uda nam się zrealizować. No ale teraz wracając do naszego pytania, czyli czy hotel może być atrakcją turystyczną. W naszym przypadku jesteśmy atrakcją turystyczną w ciągu roku, czyli wszystkie wakacje, majówki, święta i dłuższe weekendy gość indywidualny do nas przyjeżdżał. Czyli podział mniej więcej, jeśli zobaczymy strukturę miesięczną czy roczną gości odwiedzających, 60% to był biznes, 40% to był gość indywidualny, plus oczywiście jakieś imprezy rodzinne. W tym roku, jak sami Państwo wiecie, ta sytuacja i to wszystko się pozmieniało, więc gość indywidualny u nas w tym roku, jak u wszystkich, będzie górował. Wakacje naprawdę mieliśmy dobre, bo nie możemy narzekać. Były to, tak jak wcześniej wspomniałem, rekordowe wakacje dla naszego obiektu, ale teraz, kiedy powinniśmy mieć w tygodniu gościa biznesowego, tego gościa biznesowego jest znacznie mniej. Zaczynają przyjeżdżać goście indywidualni, którzy w tygodniu do nas nigdy nie przyjeżdżali. Czasem jest to 5 pokoi, czasem jest to 10 pokoi, czasem jest to 15, zależy od tygodnia. Szczególnie to oczywiście ma znaczenie, jeśli jest pogoda. Jeśli tydzień jest słoneczny, no to wtedy wiemy, że tych gości o wiele więcej się pojawi. Ale oni nie przyjeżdżają po to, żeby przenocować, zjeść fajne śniadanie i wyjechać, tylko przyjeżdżają po to, aby spędzić ze sobą czas. Czy to jakiś romantyczny pobyt, czy to nawet rodziny z dziećmi, które jeszcze nie chodzą do szkoły, przedszkola, przyjeżdżają do nas i spędzają ten czas. W rozmowach z nimi zadaję często pytanie, dlaczego właśnie wybraliście nasz obiekt? Po pierwsze, bo będziemy czuć się tutaj bezpiecznie, a po drugie, że mamy tyle różnych atrakcji, które możemy im zapewnić, oprócz standardowych atrakcji hotelowych, że oni chcą przyjechać i spędzić ten czas właśnie u nas, właśnie w Krainie Stu Jezior. Też co ciekawe, zrobiliśmy u nas ścieżki edukacyjne, które też pokazują właśnie, gdzie warto pojechać, gdzie się udać z Prusimia w pozostałe miejsca Krainy Stu Jezior, Wielkopolski i Lubuskiego. Co dalej? No oczywiście do roboty. Jak to u nas mówimy i działamy, rozwijamy się i mam nadzieję, że już niedługo będziecie Państwo mogli nas odwiedzić z nowymi atrakcjami. Ja zapraszam do Holandii i mam nadzieję do zobaczenia. Bardzo dziękuję.